W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Eucharystia jest dziękczynieniem i dzisiaj w czasie tej Eucharystii szczególnie chcemy dziękować za ten moment, którego nie pamiętamy, ale który będzie nam na pewno przypomniany w czasie Sądu Ostatecznego, kiedy całe nasze życie i wszelkie dobro w tym życiu się ujawni, to znaczy moment Chrztu Świętego. Chcemy za ten chrzest dziękować, za łaskę, która zaczęła mieszkać w nas, za tę łaskę, która jest także przyczyną tego, że dzisiaj tu jesteśmy i jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, że jesteśmy blisko Boga i jesteśmy chronieni przez Jego opatrzność. W czasie tej mszy świętej też szczególnie modlimy się za wszystkich ofiarodawców, za wszystkich darczyńców. Chcemy polecać Bogu i opiece opatrzności Bożej wszystkich żyjących darczyńców, wszystkich was, ale także chcemy prosić o łaskę jak najszybszego oglądania Bożego oblicza w niebie dla wszystkich, którzy już od nas odeszli. Abyśmy mogli wszystkie te intencje zanieść Bogu, przeprośmy najpierw za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuje się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuje się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuje się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże wiekuisty Ojcze, zwróć ku sobie nasze serca, abyśmy szukając tego, co jedynie jest konieczne i pełniąc uczynki miłości, oddawali Tobie należną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz mówił do ludu: dziś Pan, Bóg Twój, rozkazuje Ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, że ty będziesz, jak ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On cię wtedy wywyższy
we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana Boga Twego, jak powiedział. Oto słowo Boże. Błogosławieni słuchający Pana. Błogosławieni słuchający Pana. Błogosławieni, których droga nie skalana, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim. Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia i szukają Go całym sercem. Błogosławieni, słuchający Pana. Ty po to dałeś swoje przykazania, aby przestrzegano ich pilnie. Oby niezawodnie zmierzały moje drogi ku przestrzeganiu Twych ustaw. Błogosławieni słuchający Pana. Będę Cię wysławiał prawym sercem, gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków. Przestrzegać będę Twoich ustaw, abyś mnie nigdy nie opuścił. Błogosławieni słuchający Pana. Chwała Tobie, Słowo Boże, chwała Tobie. 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 Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Chwała Tobie, Słowo Boże, chwała Tobie. Chwała Tobie, Słowo Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W czasie naszej konferencji, która była przed chwilą, mówiliśmy trochę o tym, że nasze bycie z opatrznością Bożą na co dzień polega przede wszystkim na tym, że nasze plany życiowe staramy się wpisywać w plany Bożej opatrzności, które potrafimy rozpoznać, że nasza współpraca z opatrznością Bożą polega także na tym, że naśladujemy Bożą opatrzność w tym aspekcie też, że nic w planach Bożej opatrzności nie jest przypadkowe. Jeśli w naszym życiu z rozmysłem czynimy pewne rzeczy, planujemy, wykonujemy te plany, myślimy o tym i staramy się wprowadzać dobre zamiary w życie, to w ten sposób jesteśmy coraz bliżej Boga i naśladujemy to właśnie doskonałe działanie Bożej opatrzności. Ale dzisiejsze czytania, dzisiejsza Ewangelia podpowiada nam tutaj jedną bardzo ważną rzecz, bo po tej konferencji mogłoby zrodzić się takie pytanie, skąd my wiemy, jakie są plany Bożej opatrzności. Oczywiście ten wielki plan Bożej opatrzności jest nam znany, bo on jest, tak jak właśnie to mówiliśmy, pokazany najlepiej we wcieleniu, śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa, czyli w ekonomii zbawienia, jak to nazywał święty Grzegorz z Nysy. No dobrze, ale jak poznać plany opatrzności Bożej na konkretny dzień, na dzisiaj, na to, co będzie za chwilę, jak będziemy wracać do domu, na jutro, jak poznać plan Bożej opatrzności? Jest to oczywiście pytanie niełatwe i pytanie, które można by jeszcze bardziej ogólnie zadać. Jak w ogóle poznać wolę Bożą? I dzisiejsze czytania, tak jak mówiłem, dają nam tutaj pewne podpowiedzi. Czytamy, że Mojżesz w imieniu Boga mówi, że Bóg rozkazuje wam wykonywać prawa i nakazy, przestrzegać ich, wypełniać z całego serca i z całej duszy. I zobaczmy, że tym wymaganiom, temu nakazowi Bożemu towarzyszy od razu zapowiedź nagrody, zapowiedź, że do czegoś to doprowadzi, czyli obietnica bycia szczególną własnością Boga, bycie ludem świętym. A dla nas oznacza to, że pierwszym sposobem poznania woli Bożej, poznania planu Bożej opatrzności jest słuchanie Boga, słuchanie Jego przykazań. I znowu tutaj warto podkreślić, że przykazania Boże nie odnoszą się tylko do tego, czego mamy nie robić w danym dniu, czego mamy unikać. Bo my zbyt często chyba rozumiemy przykazania właśnie w sposób negatywny, że one nas jakby czegoś pozbawiają, czegoś nam nie wolno, jest jakaś granica, której nie należy przekraczać. I to wszystko jest prawda, ale trzeba również dołożyć tutaj drugą stronę, bo
przykazania są drogowskazami w drodze do dobra. One nam nie tylko pokazują, czego nie należy czynić, ale pokazują nam, jak można zrobić jeszcze więcej dobra. I tutaj zaraz zobaczymy, że jest to szczególnie aktualne w kontekście tego, co mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Przykazania Boże są po to, aby nasze życie było lepsze, abyśmy my byli szczęśliwsi, abyśmy doszli do zbawienia. A w tym celu nie wystarczy tylko nie czynić zła. Trzeba także pomnażać dobro, trzeba pomnażać miłość, stawać się lepszym człowiekiem i czynić wszystkich wokół mnie lepszymi. Dlatego bardzo to jest ważne, że także w tych przykazaniach, już w samym sposobie, w jaki Mojżesz przekazuje te przykazania czy nakazy Boże, objawia się Bóg jako dobry i miłujący Ojciec. Bo Pan Bóg nie chce przedstawiać się człowiekowi jako ten, który mówi, tak masz zrobić i koniec. Dlaczego masz wypełniać przykazania? Bo ja tak kazałem. Pan Bóg w ten sposób nie działa, nie jest jakimś takim szefem, który żąda absolutnego posłuszeństwa. Tylko Pan Bóg mówi zawsze, chcę, żebyś wypełniał przykazania, bo to jest dla ciebie dobre, bo to sprawi, że dojdziesz do mnie. To sprawi, że będę mógł dać ci szczęście i łaskę. Czyli Pan Bóg pokazuje w ten sposób, czy przykazania to nie jest wyraz tego, że Pan Bóg chce nam czegoś zabronić, tylko jest wyraz tego, że Pan Bóg chce nam coś dać, dać nam coś więcej, dać nam właśnie dobra, które nie przemijają. I dopiero kiedy spojrzymy na to od strony, na to rozpoznawanie woli Bożej od strony przykazań i od strony tego, jak Pan Jezus podchodzi do przykazań, to dopiero zrozumiemy, że poznanie woli Bożej jest bardzo proste, może nie tak bardzo proste, ale jest prostsze, jeśli patrzymy na nią w kontekście miłości. Tak samo zrozumienie przykazań jest możliwe tylko wtedy, kiedy każde z nich traktujemy, czy każde z nich rozumiemy w kontekście tego jednego przykazania największego, to znaczy przykazania miłości. I zobaczmy, że Pan Jezus, to szczególnie jest piękne, że ten tekst akurat nam wypadł na dzisiaj, Pan Jezus jakby rozszerza. Znowu mówi, że słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam, czyli dodaje do tego, co już jest, czyli jakby nie znosi przykazania, tylko pokazuje, jak można to jeszcze rozszerzyć, jak można dodać do tego dobra, które już jest, jeszcze więcej dobra. I co tak naprawdę Pan Jezus każe nam robić? Każe nam miłować nieprzyjaciół. I co więcej, jeśli mówi o miłości nieprzyjaciół, to znowu nie mówi, macie miłować nieprzyjaciół, bo ja wam tak każę. Tylko chce, żebyśmy zobaczyli, że taka jest wola Boża, że taki jest zamysł samego Boga. Bo On sprawia, że słońce, Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi. Czyli mamy kochać nieprzyjaciół, dlatego że taki jest Boży zamysł. Taki jest zamysł i plan Jego opatrzności. Ponieważ Bóg także kocha nieprzyjaciół. Kocha także tych, którzy przeciwstawiają się Mu. I zobaczmy, że tutaj są dwie takie bardzo ważne rzeczy. Od razu pojawia się nam w kontekście Bożej opatrzności problem zła. Że w momencie, kiedy my zaczynamy mówić o opatrzności, o planach, o także mojej współpracy z Bożą opatrznością, to zaraz pojawi się problem, że no przecież jest zło. Przecież ja nie tylko mogę tak sobie po prostu pójść w każdy dzień realizować dobro. Może się okaże, że spotka mnie coś złego. Może okaże się, że ja zawiodę i zamiast robić coś dobrego, zrobię rzecz złą. A może mi się po prostu nie udać. I kiedy na to się, temu się przyglądamy, to bardzo jasne jest właśnie w kontekście działania Bożej opatrzności, że opatrzność Boża
nie działa dlatego, że zła nie ma, tylko działa pomimo zła. Czyli Bóg miłuje także tych, którzy są Jego nieprzyjaciółmi. I oczywiście tutaj nie rozwiążemy problemu zła, bo to problem bardzo trudny i w zasadzie nikomu chyba nie udało się go zrozumieć. To, co nam znowu podpowiadają tutaj teologowie, to jest tylko tyle, że każda sytuacja, w której zło zostanie zniesione, jakby Pan Bóg stworzył taki świat, w którym nie byłoby zła. W związku z tym taki świat byłby światem, w którym człowiek nie może podążać za Bogiem, nie może robić dobra dlatego, że chce, tylko dlatego, że nie ma innego wyjścia. I dalej, gdybyśmy poszli tym tropem, to można by zobaczyć, że taki świat można by nazwać światem szczęśliwych robotów albo szczęśliwych kukiełek. Świat, w którym nie ma wolności, bo nie czyni się dobra dlatego, że się chce, tylko dlatego, że się musi. Ale plan Bożej opatrzności podpowiada nam jeszcze jedną bardzo, 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 bardzo ważną rzecz. Że skoro Bóg to zło dopuszcza, to Pan Bóg dopuszcza również w ramach działania opatrzności porażkę. Dopuszcza skutki zła. Dopuszcza to, że źli ludzie będą wyrządzali zło ludziom dobrym. Dopuszcza niedoskonałość, choroby, cierpienie, śmierć. Ale wielkość Bożej opatrzności nie pokazuje się w tym dopuszczeniu zła, tylko w tym, że Bóg to zło przemienia, że to zło staje się jeszcze większym dobrem, że tam, gdzie pojawia się grzech, jeszcze mocniej objawia się Boża łaska. I zobaczmy, że w związku z tym chyba jedynym sposobem zrozumienia zła jest miłość Boża, czy patrzenia na zło, bo rozumieć się chyba nie da, jest miłość Boża, która przezwycięża zło, która jest silniejsza niż zło. I ta miłość Boża, czy takim obrazem, ikoną tej miłości Bożej jest śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Chrystusa. Warto sobie to uświadamiać w czasie, kiedy jesteśmy w Wielkim Poście na Drodze Krzyżowej. My nie dlatego odprawiamy Drogę Krzyżową, żeby w jakiś sposób rozważać cierpienie samo w sobie, bo cierpienie zawsze jest złe. Tylko dlatego, żeby rozważyć to, że mimo tak wielkiego cierpienia, tak wielkiego zła, Pan Bóg był w stanie przewyższyć to wszystko chwałą zmartwychwstania. To jest właśnie to, także o czym mówi dzisiejsza Ewangelia. To, że jeśli mówimy o miłości nieprzyjaciół, to miłość nieprzyjaciół można zrozumieć tylko w kontekście krzyża. I druga rzecz, która bardzo dla mnie jest ważna, bo nawiązuje trochę do dzisiejszej konferencji. Mianowicie, jeśli takie są plany Bożej opatrzności, a wydaje mi się, że właśnie w tym fragmencie, że Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, troszeczkę nam Pan Jezus odsłania te plany Bożej opatrzności odnośnie świata. To oznacza, że miłość nieprzyjaciół, która naśladuje te plany, która wpisuje się w te plany Bożej opatrzności, także nie może być bezrozumna. Miłość nieprzyjaciół nie może nigdy mieć takiej postaci, że ktoś mi czyni zło, ktoś powoduje, że ja cierpię, a ja go kocham po prostu takim uczuciem głębokim. To zupełnie nie o to chodzi. Miłość nieprzyjaciół ma być rozumna. Co to znaczy rozumna? To znaczy, że dzięki tej miłości nie tylko ja stanę się lepszy, ale ten nieprzyjaciel ma się stać lepszy, jeśli będzie w stanie tę miłość przyjąć. I jeśli teraz myślimy, że miłość nieprzyjaciół polega na tym, że ja mówię, o, co prawda zrobiłeś mi takie straszne zło, ale nieważne, to zapomniałem już o tym teraz. Nie, zupełnie nie o to chodzi, dlatego że pokazywanie człowiekowi, który czyni zło, że zło jest nieważne, że jest nieistotne, powoduje, że on nabiera przekonania, że może czynić jeszcze więcej zła. To jest postępowanie właśnie nierozumne. Właśnie takie, że w wyniku tej miłości nieprzyjaciół nie będzie więcej miłości, więcej dobra, tylko mniej, bo ten człowiek poczuje się zachęcony
do czynienia większego zła. W związku z tym miłość nieprzyjaciół wcale nie oznacza pokazywania, że zło jest nieważne. Tylko zobaczmy, że im bardziej pokazujemy, jak poważne jest to zło, które człowiek uczynił, które uczynił mi mój nieprzyjaciel, to tym bardziej jesteśmy w stanie wychwalać i uwielbiać Bożą dobroć i Bożą miłość, która to zło jest w stanie pokonać w nas. Bo oczywiście możemy to zrobić tylko dzięki Bożej łasce, która w nas działa. I właśnie to jest niezwykłe, że ta rozumność miłości nieprzyjaciół ma polegać na tym, że ja mam za wszelką cenę, z takimi środkami, jakie znam i jakie przychodzą mi do głowy, starać się pokazać temu nieprzyjacielowi, że ja jestem w stanie go kochać i pragnąć dla niego dobra, ale nie w ten sposób, że ja czuję jakieś pozytywne emocje w jego kierunku, tylko w ten sposób, że ja mam dobre intencje w jego kierunku, że ja chcę pokazywać mu zło, które czyni, ponieważ on przez to będzie mógł zobaczyć, że nie tylko robi krzywdę mi i innym, ale także robi krzywdę samemu sobie, bo to go doprowadzi do potępienia. Czyli zobaczmy, widzicie chyba już, co staram się tutaj pokazać, że miłość nieprzyjaciół, która jest w planie Bożej opatrzności także, miłość, która zwycięża zło, to jest miłość, która jest zaplanowana, rozumna, rozsądna. Miłość, która nie oznacza pokazywania, że zło jest nieważne. Zło jest ważne, jest potężne, ale miłość Boża jest mocniejsza. I to można sobie wyobrazić tak trochę poprzez przykład filmu jakiegoś, czy jakiejś dobrej książki, prawda? I teraz zobaczmy, jeśli na przykład jakiś bohater, był taki film, prawda, że bohater jest tak silny i potężny, że jest w stanie wszystkich pokonać tak sobie, prawda? Nie ma z tym żadnych problemów i przez cały film pokonuje wszystkich innych przeciwników bez najmniejszego wysiłku. To taki film byłby nudny po prostu. Bo nic by takiego poważnego ten bohater nie dokonał, skoro zawsze mu wychodziło. Ale jeśli na przykład mamy Dawida i Goliata, to zwycięstwo Dawida jest tym wspanialsze i tym piękniejsze, że on zwyciężył, ufając Bogu, zwyciężył przeciwnika, który jest stokroć silniejszy od niego. Jeśli więc umniejszamy zło, to także umniejszamy Bożą miłość, która to zło pokonuje. Warto o tym pamiętać, że zło ma swoje konsekwencje. Zło będzie ukarane, zło, sprawiedliwość Boża na pewno pokaże temu, kto ją czyni. Oczywiście nikt nie będzie ukarany w taki sposób, jaki na to zasługuje, bo jest jeszcze na szczęście Boże miłosierdzie, które nas ratuje. Ale naprawdę warto właśnie o tym pomyśleć, że opatrzność Boża jest dlatego świadectwem, czy miejscem, w którym możemy zobaczyć nieskończoną wielkość i dobroć Boga, nie dlatego, że zło i przeciwnik i ci, którzy czynią zło, są nieważni, mali, tylko dlatego, że są naprawdę podstępni, naprawdę źli, naprawdę mogą wiele zła uczynić, ale miłość Boża i tak okaże się większa. I w końcu ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć w tej homilii, myślę, bardzo ważna. Pan Jezus, mówiąc o miłości nieprzyjaciół, kończy to mówienie o miłości nieprzyjaciół bardzo ważnymi słowami. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. To jest właśnie plan Bożej opatrzności, żeby wszystkich nas, każdego człowieka, doprowadzić do jedności ze sobą, czyli do zbawienia. I w związku z tym, jeśli my staramy się naśladować Boga i staramy się wprowadzać w życie tę miłość, która jest silniejsza od zła i śmierci, to w ten sposób stajemy się coraz bardziej doskonali. I w ten sposób również zaczynamy poznawać w naszym życiu, coraz lepiej poznawać to, co Bóg zamierzył, jakie są Jego zamiary. Zobaczmy, że jeśli tak faktycznie jest, jeśli dobro najlepiej pomnaża się przez miłość, to
nasze pytanie z początku tej homilii, czyli jak poznać plan Bożej opatrzności na dzisiaj, albo jak poznać wolę Bożą, albo co zrobić, żeby dzisiaj z tą opatrznością współpracować, można by postawić znak równości w stosunku do pytania, co zrobić, żeby więcej kochać, co zrobić, żeby było więcej miłości. I to jest właśnie jakby to, co wynika z dzisiejszej Ewangelii w sposób bardzo, bardzo piękny. Miłość jest najlepszym sposobem poznania woli Boga, poznania tego, czego Bóg ode mnie wymaga. Tylko oczywiście, jeśli z taką miłością chcemy naśladować Bożą miłość, tę miłość, która jest widoczna także w Jego opatrzności, to musimy właśnie pamiętać, że ta miłość jest albo powinna być przemyślana, powinna być właśnie rozsądna, powinna być nieprzypadkowa, ponieważ nie można stać się doskonałym człowiekiem, nie można dobrze, doskonale kochać przez przypadek. I może to jest takie trochę smutne, bo jak człowiek sobie przypomni, że dla niektórych przynajmniej, że sobie wyobrażamy na przykład takie idealne relacje męża i żony, jako takie zakochanie się, takie mocne, które trwa całe życie. Myślę, że wszyscy, którzy mają staż małżeński większy niż 2 dni, rozumieją, że prawdziwa miłość to jest coś, co wymaga przekraczania barier, przekraczania trudności, co wymaga pracy. Znowu, prawdziwa miłość to nie jest coś, co dzieje się przez przypadek, co dzieje się przez jakieś zakochanie takie, które jakieś, prawda, się nagle stało i tak się zdarzyło. Opatrzność Boża też tak działa, ale właśnie to chciałem, żeby wybrzmiało na koniec tej homilii i na koniec tego, co chciałem powiedzieć, że jeśli opatrzność działa przez przypadek, to działa tak bardzo rzadko. Najczęściej działa w sposób przemyślany, a to, co dla nas jest przypadkiem, nigdy nie jest przypadkiem w zamiarze Boga, bo w zamysłach Bożych nie ma żadnych przypadków. Amen. Zanim pomodlimy się modlitwą wiernych, odmówmy wspólnie akt zawierzenia Bożej opatrzności. Boże naszych ojców, Boże patriarchów i proroków, apostołów i męczenników, Boże wszystkich świętych, dziękuję Ci za Twoją miłosierną miłość, która nigdy się nie nuży i nie zniechęca. Dziękuję za to, że w Jezusie obiecałeś być z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dziękuję za to, że w Matce Twojego Syna dałeś Kościołowi Matkę. Dziękuję za to, że byłeś ze mną w radosnych i trudnych chwilach mego życia. Dziękuję za to, że w Twoich świętych dałeś mi opatrznościowych przewodników na drodze do świętości. Boże pełen majestatu i miłosierdzia, Tobie oddaję moje trudne dziś i tajemnicze jutro. Twojej opatrzności zawierzam siebie, cząstkę Twojego Kościoła, abym był solą ziemi. W prostocie żyjąc Ewangelią, był świadkiem prawdy, która wyzwala. Zawierzam Ci siebie,
bym nie bał się przyjąć powołania do pójścia za Chrystusem na każdej drodze życia. Bym niosąc mój krzyż zachował ufność, że na mojej drodze krzyżowej nie jestem sam. Zawierzam Ci moją rodzinę, by była silna wiarą i bogata w miłość, która nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, która wszystko znosi i wszystko przetrzyma. Zawierzam wszystko i z serca wołam, opiekuj się mną, opatrzności nasze. Boże przedwieczny, do Ciebie należy czas i wieczność. Powierzam Twojej opatrzności losy moje i moich bliskich. Nie opuszczaj nas, nawet wtedy, gdy my opuszczamy Ciebie. Prowadź nas, nawet wtedy, gdy nasze drogi nie są Twoimi drogami. Mów do nas, nawet wtedy, gdy nasze serca są nieskore do słuchania. Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, bądź uwielbiony teraz i zawsze. Amen. Ufając Bożej opatrzności i temu, że zawsze zwycięża wszelkie zło, zanieśmy do Boga nasze prośby. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, a szczególnie za obecnego tu z nami księdza Tomasza, aby umocnieni w Duchu Świętym w swej posłudze pasterskiej stali na straży Ewangelii, prowadząc lud Boży na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, którzy poprzez chrzest zostali zjednoczeni z Chrystusem, aby nieustannie pogłębiali swoją wiarę, kierując się w życiu codziennym nauką Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, którzy dają świadectwo wiary, niejednokrotnie doświadczając wielkiego cierpienia, aby nie upadali na duchu, znajdując oparcie w miłości Chrystusa Zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich darczyńców należących do wspólnoty Providentia Dei, którzy wspierają i budują to miejsce święte, jakim jest powstające sanktuarium opatrzności Bożej, aby dobry Bóg błogosławił im w podjętym trudzie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich zmarłych, którzy odeszli do wieczności, aby dostąpili radości przebywania w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy wykorzystali czas Wielkiego Postu na pogłębienie wiary i byli gotowi na powtórne przyjście Chrystusa Zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, Twoja wiedza przenika wszystko, a Twoja opatrzność zawsze zwycięża, prowadząc nas ku zbawieniu. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb, jeśli są zgodne z planami Twymi, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, niech święte misteria przygotują nas do przyjęcia uzdrawiającej łaski, która jest ich owocem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. U górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne Twoje sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie. Tobie miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępuj. Będę sobie głosa, ziemia prawdy Twoje. Hosanna na wysokości. Błogosławia. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Musimy świecić Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś,
abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my opuszczamy naszym winowajcom. I nie uć nas na pokuszenie, ale nas zbawi złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoje. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na niech. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który płacisz grzechy świata, ukaż nas w Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.